Witajcie w kolejnym odcinku z pluginów. W tym odcinku pokażę wam plugin Red Hot Pickaxe. Dzięki do po wykopaniu klocka od razu go przepala. I najpierw zacznijmy od craftingu. Tak wygląda crafting właśnie. Zwiedzę sobie przymioty potrzebne do skraftowania tego kilofu. To działa tylko z diamentowym kilofem. Na ile kilofy to nie działa. Również wpiszemy komendę RHP. To się otworzy crafting, a może nawet pełne, czyli Red Hot Pickaxe. I wtedy też się otwiera nam to samo. To będzie pokazany ten crafting. I właśnie otrzymujemy ten kidoff. I właśnie układamy w ten sposób, jak nam było pokazane. Tak, i otrzymujemy kidoff. Ale ten kidoff potrzebuje energii do właśnie kopania. I kiedy mamy kidoff w ręce i wpiszemy tą samą komendę, wtedy mamy pokazany cennik, czyli ile energii za co stajemy. I to wypisane wszystkie przedmioty i dają energii. I teraz sobie wezmę jakieś przykładowe przedmioty. Oczywiście jak tutaj mam pokazane w tym drewno, to tyli się wszystkie rodzaje drewna, nie tylko właśnie tego, tylko wszystkie rodzaje, tak samo deski i tak dalej. Pokazałem po jednym rodzaju, ale to tyli się wszystkich rodzajów. I sobie wezmę o, też takie deski, takie drewno, może gdzieś węgiel wezmę. O, ja pokażę ten, o, jeszcze wezmę furtki. Ja mam teraz kidoff, piszę komendę. I teraz kliknę na przedmiot w ekwipunku, to wtedy zużywamy właśnie jeden przedmiot i dodaje nam właśnie tę energię, tutaj piszę, do kidoffu. Jeżeli klikniemy shift i przycisk myszy, wtedy ten cały stack, który mieliśmy w tym miejscu, dodaje nam się. Tak samo właśnie z tymi wszystkimi przedmiotami, które są tutaj wypisane, możemy shiftem po prostu dodać całe albo pojedynczo. Przedmiotów, które po prostu nie da się dodać, no to nie możemy dodać, tutaj też nie się dzieje, jak klikamy. Jak mamy tą energię w kidoffie, teraz sobie postawię przedmioty, czyli dam kamień, dam żelazo i dam cobblestone na przykład i jeszcze coś, co się nie przepala zbytnio, o, cegły się nie przepalają. I ja sobie postawię te, o, jakieś takie też postawimy. I teraz jak będę kopał, to każde wykopanie zużywa dwa energii w kidoffie. I właśnie zostaje przepalony ten przedmiot. Czyli kopię stone, to wypada stone. Kopię rudy żelaza, no to wypada żelazo. Wykopię kobla, to wypada stone. Bo to jest taki sam efekt, jakbyśmy to przepalali w piecyku. A wykopię jakiś inny przedmiot, no to dostajemy ten sam przedmiot. Ale i tak tracimy dwa energii na wykopanie tego. Jeżeli będziemy kopali i tam się skończy energia bez kopania, wtedy po prostu zaczną przywrócone normalnie wypadać, tak jak się kopali zwykłym kilofem. Wtedy musimy właśnie z powrotem dodawać energię i wtedy dopiero będziemy mogli dalej właśnie w ten sposób kopać. I każde wykopanie zużywa dwa energii, czyli po prostu zużywa dwa razy więcej energii niż w piecyk. Bo w piecyku będziemy musieli zużyć tylko jeden energii, kiedy zużywa dwa razy więcej tej energii. I to jest chyba wszystko w tym pluginie. Link do wam za 50 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.